Im tańsze, to drogo. Jak wino. Zrobimy moją wyklątkę. Kalendarze starą. I to jest ta, której mi, to jest ta, której mi chcieli 5 lat temu sprzedać. Kupili dla siebie, no. Ja pytałem, jak oni... No to stoi. Tak, wjeżdżą na zarejestrowanie. Może 4 lata to było, może 5 już, no. Nie, bo prywatnie kupili, tam 30 parę było przebiegu. A się śliniłem wtedy. A skąd to wynaleźli? Lakier. Narzędziownia, to jest dobre. Serwis tu jeździ tam. No i to mi się podoba. Rozrządy, nierządy. Wszystko się musi dziać. Co to jest? Kia. Diesel. Tą siatką zieloną ma jakieś tam auta ładne zawsze. Ostatnio kupiłem Super B 20 rok i Insignia 19. A troszkę przepolerowany, plac pusto. Posprzedawało się. Ładna. Zamaszyście wygląda. Tamten zwykły goły. Taki goły trochę. Chyba, że polo. Krzyki, wrzaski. Tak? No to będzie cenna rzecz. Ja w dyskę. Naszego kolegi nie zgubić. A jest, busiarz. Batmana ogląda. Przy okazji może czwórkę obok. Halo? A czwórka bez esy, jak wszystkie. Nasz człowiek! Z Lubuskiego. I co ten busior? No właśnie chciałbym dopytać o cenę. Jest taki szef? No właśnie bardzo. Halo? Takie furki nowsze. Tutaj aut się sporo brało i na wiosnę, i jesienią, i latem. Bardzo dużo wyprzedanych. Dużo wyprzedanych. Taka z head-upem? Ładne kółko wypasiona w head-up i inne rzeczy, kamerę. Osiemnaście? Dobrze widzę. 18 werce. Lampy nie ma dobrej. Lampy ma takie te ledy nowoczesne. Tam w dupę rozczać te lody nowoczesne. Tutaj są ceny na autach. 25 koła. Albo to 7, dlatego takiej drogi. A i 92 przebiegu. 19 rok, marzec. Cena na aucie 21 koła za klasę z 20 roku. 1,37 na kulane. Trójeczka nie to 5. 5 za 34 tysiące jedyne. Hybryda plus prąd, elektro, benzin. 4 dychy przebiegu. Ciekawe malowanie. Ładny brązik. 22 euro. Dwie strefy? Czy trzy? Dwie strefy, no to jest takie kurde dwustrefowe jakby. A ten szef jeździ o. Albo o. O. Bardziej o.
Nic? 18 euro tylko. Tylko 18 euro. Kiera ścięta pod S-line'a, jednak nic więcej. Kółko zapas, panoramka fajnie. Chodzenie bez klu. Czykowe. S-lining jakiś jest. Powierzchowny. Albo i nie. Nowy sprzęt. Kurka wodna, nie? Jakieś Volvo szuka, to w ciemno mówię. Volvo w ciemno. Trójeczki też. O, GLB. Kolejna dzisiaj. Idzie kolega od busów. Dzień dobry. Komitet wyborczy. Troszkę takich aut za od tysiaka do w sumie nie wiadomo ilu. 13 Zenowa. Tam komuś do handlu, ale wysłałem już kilka propozycji i od rana WhatsAppa nie otworzył, nie odebrał, także nie wysyłam kolejnych, bo jakby nie widzę sensu takiej, proszę Państwa, współpracy. Fasadnie. Z tyłu krótki stary, co? Aha. Halo. Bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.